Cześć, witam się z Wami bardzo serdecznie. W dzisiejszym odcinku szybkie zakupy w sklepie Biedronka i już Wam pokazuję, co udało się kupić za kwotę 170 zł. Zaczynamy tutaj może od tej siatki i tu większość rachunku będą zawierały kapsułki do kawy, których wzięłam 8 opakowań. Była promocja 3 plus 1, więc 8 opakowań kapsułek. Ja wzięłam o mocy 8. Głównie kawę Tomek pije, ja w weekendy również, więc taki zapas na pewno nam się przyda. I tak jak Wam wspomniałam, główną część rachunku zajmują właśnie te kapsułki. To są kapsułki do Delta Q, bo my mamy właśnie ekspres z tej firmy, z tej serii. Tu mam banany dla Laury za 6,99, nie były w promocji. Tutaj za niecałe 20 zł miód wielokwiatowy pszczeli. Miodu nie lubisz? Ale tatoś lubi do herbatki, wiesz? Huzar, bo się skończył. Tutaj pizza z szynką i serem. Donatello. W promocji był winogron bezpestkowy, zielony. Jak widzicie, wzięłam dwie takie spore kiście. Dwie kiście, nie wiem czy dobrze, poprawcie mnie, jeżeli źle mówię. Było w promocji z 20 na 7 zł za kilogram. Dla siebie wzięłam taki przysmaczek. Była promocja na rzodkiewkę 1 plus 1, więc na kanapki myślę, że nam się przyda. Wzięłam dwa, bo właśnie tak się wliczała ta promocja. Za 6 zł śledź filety z marinero, tu wybrałam z suszonymi pomidorami. W promocji za 3 zł za kilogram były jabłka. Jabłka ogólnie u nas każdy lubi w domu, tak na dobrą sprawę. Ja też się lubię. No wiem, że lubisz. Za niecałe 8 zł włoszczyzna. Ja no to... nie. Ale oto do rosołku używa mama, wiesz? I w sumie tyle. Także tak, słuchajcie. Tak wygląda rachunek 170 zł, ale tak jak mówię, jest 8 kapsułek, 8 opakowań kapsułek kawy, więc to zajęło jakby większość rachunku. A resztę to powiedzmy są zakupy uzupełniające. My się z Wami żegnamy, pozdrawiamy gorąco i serdecznie. I jeszcze chips. Jeszcze chips, no tak. A Kisia dzisiaj chipsa chyba nie je, co? Nie. Aha, na pewno? Chyba nie, bo już nie ma, wiesz. Buziaczki, pa, pa.